trzeci raz w Pomrzeźnie, dzięki uprzejmości władz możemy sobie pozwolić na robienie tego typu imprezy. Co wam mogę powiedzieć, ta impreza zmieniła się dość mocno przez 3 lata. Po raz pierwszy jest jako jedna z rund mistrzostw Wawrą, które robimy w Polsce, jedna z 7 rund i jest zaliczana do klasyfikacji generalnej, to jest duża zmiana. Zanim zaczniemy startować, zanim zobaczycie ten sprzęt, który przyjechał tutaj z całej Polski i ta cała ekipa, która się zaprezentuje. Koncert zespołu hardkorowo, metalowo, odjazdowego. Ritter. Chłopaki tutaj dadzą czadu, urwie na łby, a później będziemy się bawić dalej w błocie. I pamiętajcie, taki jest obrot. Jest twardy, jest ciężki, ale pokazuje to, co ci ludzie piękną pasję mają i czym się pięknie bawią. Patronat nad tą imprezą burmistrz miasta Pomrzeźno oraz gmina Ryńsk. Posłuchajcie, coś niewiarygodnego. Pierwszy raz od 3 lat, piękna pogoda, dużo ludzi. Rynek pomrzeski zamieni się w coś niewiarygodnego. Dziękuję bardzo. Zacznę od tego, że nie wiedziałem, że w Pomrzeźnie mamy takich hardkorowców, ale pięknie, pięknie grali. Myślę, że atmosfera już jest przygotowana do tego startu. Po raz trzeci cieszymy się off-road w Pomrzeźnie.
Mam nadzieję, że ta impreza wpisze się w kalendarz Bądrzeźna i będziemy tak co roku mogli gościć tutaj naszych zawodników. Widzicie Państwo, że w tym roku jest ich jeszcze więcej niż było w ubiegłym roku. Teraz pogoda nam też dopisała. Ja przede wszystkim, będzie piękny start i to będzie bardzo widowiskowe, ale zapraszam też na trasy, przede wszystkim wokół Bądrzeźna. I zaczynamy zabawę, posłuchajcie, zaczynamy od klasy kładowej, standardowo jak co roku startują najpierw zawodnicy z klas kładowych, później przenosimy się do klas samochodowych.
samo co przedtem. Całkiem lepsze. Ale kierowca też się dobrze czuje. Powiedzmy, że potrenował troszkę i idzie lepiej. Jeszcze nasza współpraca wymaga dopracowania, ale już to radzę. Organizatorom, że po raz trzeci zamykali do Wąbrzeża, chcieli to zrobić. Dzięki.
zgodzili się na to, żebyście po tym mieście troszkę po gminie pojeździli. Mam nadzieję, że szkód wielkich nie ma, impreza fajna, fajnie odbierana przez mieszkańców. Dziękuję wam i życzę tej pasji, bo ona trwała i abyście zdobywali coraz większe osiągnięcia, a przede wszystkim wiele przyjemności. Wszystkie mężczyzny. Dla pana Władysława Łukaszyka, wójta gminy Ryj. Zapraszam do serdecznego. Paweł Koza i pierwsze miejsce 511 Paweł Łukowski. Brawo, klasa ekstrem, klasa ekstrem. Brawo za tych zawodników. Trzecie miejsce Marcin Głowacki, Wodzioł. Drugie miejsce Michał Błodziejowski, Krzysztof Pawlak. Pierwsze miejsce Marcin Wierdelak, Michał Paczkowski. Klasa ekstrem elektryk. Brawo za panu. Piękna walka, ściganie do końca. Patrzę, dziękuję wam serdecznie. Dziękuję bardzo. I posłuchajcie, mamy już ich wszystkich razem. Jeszcze raz, trzecie miejsce, 413, Marcin Kurczewski, Dariusz Kęciński. Drugie miejsce, Robert Sobol z Merlu. I pierwsze miejsce, Michał Smoleński, Michał Wilczyński. Klasa seryjny wyczyn. Oto pierwsza trójka. Klasa. Wyczytuję, trzecie miejsce, 304, Adam Mieszalski, Marcin Lemańczyk. Drugie miejsce, 303. Angelika Rand, Artur Rand i pierwsze miejsce 305, Piotr Wilka, Andrzej Janiszewski. Brawo, klasa wyczyn, jeszcze raz. I posłuchajcie, mamy ekipę. Trzecie miejsce 102, Grzegorz Święcki, Sławomir Święcki. Drugie miejsce 104, Jarek Naruszewicz, Adam Naruszewicz. I pierwsze miejsce Patryk Gorzyński, Mateusz Janczak, klasa ekstra mechanik. Brawa dla nich. Ode mnie, od Agnieszki, od Seweryna serdecznie wam dziękujemy za kawał fajnego weekendu, bo nam jest nie miło się z wami bawić. Pamiętajcie, obrót piękna walka i dlatego chciałbym, żebyście docenili jednego zawodnika z klasy kładowej, który, poczekajcie chwilę, który wczoraj zerwał kartę. Zadzwonił do mnie, że jest taka sytuacja, a mógł zdobyć pieczątkę, bo był przy niej, nie odbił jej, zadzwonił, nie została zaliczona ta pieczątka, ale był uczciwy w stosunku do nas. To jest Albert Dokoński. Brawo dla niego. Za taką kolejkę przerażę. Albert, pokaż się, wstawajcie. Posłuchajcie, z mojej strony dziękuję wam jeszcze raz za piękną zabawę, za sportową walkę, za cudowne chwile. Zapraszam na wszystkie moje projekty, które realizujemy od ponad kroki na Państwo Mistrzostwa. Trzymajcie się, dziękuję wam serdecznie za zawodę. Panią się, dziękuję serdecznie na razie i mamy. Grudziądz! Albert, bo sponsor powiedział, że jesteś porządny chłopak, chodź tutaj, dostajesz prezent.